I zobacz, jakie tutaj masz analizę, że to jest dobry ustrój, w sensie jest mądry, sprawiedliwy, jest braterstwo w nim wojowników, no, nie wojowniczek, bo wiadomo, to Krzysztof Bosak mówi o wojownikach. Jest to ustrój naturalny, to jest bardzo ciekawe, co rozumie e, lider Konfederacji, mówiąc, że monarchia jest naturalna, co by sugerowało, że demokracja jest nienaturalna, prawda? I jeszcze, że można by było przy wsparciu opatrzności, czyli jakiejś interwencji Bożej, jak rozumiem, ustanowić ją z niczego, czyli, no nie wiem, jednak jakiś przewrót chyba albo rewolucja, no bo to by musiało. Tak wyglądać. Partnerem głównym kanału zero jest rocketjobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy, od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Niepoprawnika. Witamy Was serdecznie, pan mecenas Bogusław Ślesiadorski. Profesor Marcin Matczak. A dzisiaj, słuchajcie, pół żartem, pół serio, chcemy z Wami porozmawiać o tym, czy Konfederacja, partia, która w ostatnich wyborach europejskich osiągnęła fantastyczny dwucyfrowy wynik, chce wprowadzić w Polsce króla. I mówię o tym, że chcemy o tym podskutować pół żartem, pół serio, bo z jednej strony trudno sobie wyobrazić pewnie, żeby nagle demokracja zamieniła się w monarchię, ale... Ostatnio, jak zaraz pokażemy, liderzy Konfederacji... Coraz częściej o tym przebąkują. Oczywiście w mediach społecznościowych, oczywiście trochę sobie żartując, ale my jesteśmy podejrzliwi i jak politycy o czymś mówią, to słuchamy tego. Ja w ogóle mam taką tezę, nie wiem czy kiedyś mówiłem, że na Twitterze politycy pokazują swoje podświadome pragnienia. Publicznie mówią to, co wypada powiedzieć, ale na Twitterze podświadome pragnienia. Więc chcemy się zastanowić trochę yy, zainteresowani tym, dlaczego Konfederacja mówi o królu tak często, ale tak naprawdę chcemy dzisiaj porozmawiać o tym, jak to jest w ogóle, jaka jest różnica między monarchią a demokracją. I czy może jednak demokracja się wyczerpała? Może jednak ta monarchia byłaby lepszym rozwiązaniem? Dzieliliśmy się dzisiaj rolami. Ja jestem za demokracją, ty jesteś. Ja jestem za demokracją, ale systemowo za monarchią. Okay, A nie, to... całkiem poważnie. Ta, tak jak zresztą rozmawialiśmy wcześniej. Tak. Jest tak, oczywiście będziemy rozmawiać o niuansach, no bo czym jest, czym jest monarchia, czy to nie jest czasem dyktatura oświecona, w skrócie co poza ciągłością jakby tej władzy stoi, stoi w tle. Wydaje mi się, że będę miał dużo argumentów za tym, żeby, że jednak nie jest tak, że demokracja jest optymalnym systemem dla nas. Jak, jak wiadomo, jest najgorszym z możliwych... Ale lepszego nie mamy. Tak Wydaje mi się, że jest w ogóle tutaj bardzo ciekawe takie zagadnienie, bo już tak zupełnie poważnie mówiąc, myślę, że ludzie, którzy zastanawiają się nad monarchią, widzą kryzys demokracji, widzą słabości demokracji i tak trochę są już chyba wkurzeni, że to po prostu nie działa. I też o tym porozmawiamy trochę, dlaczego może być tak, że współcześnie. Wiara w demokrację upada, wiara w liberalizm upada i w to, że może rzeczywiście potrzebujemy wielkiej zmiany. Jesteśmy też oczywiście ciekawi waszej opinii, co wy sądzicie? Czy sądzicie, że powinniśmy mieć w Polsce króla? Kto byłby najlepszym kandydatem? I bardziej poważnie, czy też uważacie, że demokracja się wyczerpała? Będziemy dzisiaj o tym rozmawiać w głównej części naszego programu, ale oprócz tego nasze stałe elementy. Paremia. I kasus. Zacznijmy od paremi, dzisiaj królowa paremi łacińskich, znana nie tylko wśród prawników. Ignorancia juris nocet, czyli nieznajomość prawa szkodzi, nieraz także występująca w wersji nieznajomość prawa nie stanowi usprawiedliwienia. O co chodzi? Myślę, że generalnie wiadomo. No, jeżeli popełniłeś przestępstwo, jeżeli naruszyłeś prawo, to później tłumaczenie się, że nie wiedziałeś, że tak nie można no nie powinno cię uwalniać od sankcji, no bo tak każdy mógłby się bronić. No tak, ale wydaje mi się, że ta pandemia leży też u podstaw takich kwalifikowanych podejść do świadomości prawnej, na przykład profesjonalistów, gdzie te wymogi i oczekiwania powiedzmy prawne, nie mówię społeczne, są dużo wyższe i odpowiedzialność również dużo wyższa jest w stosunku do osób, które... W, w ich obowiązku należy tą wiedzę mieć. No ale wiesz, ale są też tacy, którzy mówią, że ona jest fałszywą paremią, dlatego że biorąc pod uwagę zjawisko inflacji prawa, o którym też kiedyś porozmawiamy, to ile tych aktów prawnych się pojawia, ile jest pozycji w dzienniku ustaw, no żaden człowiek tego prawa w całości znać nie może, więc niektórzy Dobra. mówią, że to jest w ogóle zbyt okrudna zasada, no bo jednak jeżeli nie dasz rady nawet tego przeczytać, bo nawet jakbyś czytał od rana do wieczora, no to byś nie przeczytał, no to dlaczego wymagamy tego, żeby ludzie znali prawo, albo przynajmniej, jak nie znają, nie pozwalamy się im tym usprawiedliwiać. Więc jest to trochę fikcja też, prawda? To prawda, no ale wydaje mi się, że to jest problem, z którym się ludzkość boryka już od, nawet powiem, tysiącleci, więc. Hmm. Tak, z całą pewnością. Ja pamiętam, I dalej jakoś ten wózek ciągniemy. Ciągniemy. Masz rację rzeczywiście, że to jest chyba taka, takie założenie, że no nie tylko ludzie nieprawnicy się z prawem zapoznają, ale właśnie musi być pomoc prawna, ale pamiętam, że był kiedyś kazus jeden chyba taki, to jeszcze nie jest nasz dzisiejszy kazus, gdzie zastosowano tę zasadę, albo zaprzeczono tej zasadzie w pewnym sensie. Już nie pamiętam szczegółów, ale wydaje się, że to była sytuacja taka, że zmieniono przepisy celne 1 stycznia, czyli Sylwestra na. 1 1 stycznia, no bo to najczęściej jest z początkiem nowego roku i było opóźnienie w wydrukowaniu dziennika ustaw. A ktoś, kto przejeżdżał przez granicę, przejeżdżał tam parę minut, prawda, po, 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 po nowym roku. I w takiej sytuacji jednak, kiedy informacja w ogóle nie mogła dotrzeć, prawda, no bo nie było nawet fizycznej możliwości zapoznania się, no jednak już ta zasada nie funkcjonowała. No ale to są przypadki, jedne, jeden na milion, prawda. Generalnie żyjemy, słuchajcie, w fikcji, żyjemy w jakimś matriksie, ale tak naprawdę zasada ta, ignorancja, jurys nocy, to no jest warunkiem tego, żeby nie było anarchii. No bo gdyby można było się powołać na nieznajomość prawa, to każdy by to robił. W związku z tym ta fikcja jest nam potrzebna. Jest wiele fikcji, które są nam potrzebne. Ale to, też to chyba etap... wspominaliśmy o tym, ubolewamy trochę, że takich podstaw e, prawnych nie ma już na poziomie liceów w Polsce i że ta edukacja prawnicza na tych podstawowym poziomie nie istnieje. A powinna na pewno. A powinna na pewno. Dobrze, słuchajcie, to paremia. A kazus dzisiaj mam nadzieję bardzo interesujące. Kazus dotyczy Red Bulla. Mianowicie, jak wiecie, Red Bull doda ci skrzydeł. To nie jest reklama, to jest hasło reklamowe, które cytujemy, żeby pokazać, że firmy sprzedające swoje produkty często posługują się oczywiście przesadą, pewną kreatywnością. Za tym hasłem, które jest metaforyczne, oczywiście firma Red Bull pokazuje to, że jej produkt powinien... Spowodować jakieś polepszenie Waszego stanu, czy to psychicznego, czy to może fizycznego, no bo dodanie skrzydeł jest pewną metaforą, która ma właśnie symbolizować to, że będziecie czuli się lepiej. I wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych, które jest takim, jak się to u nas mówi, litygacyjnym społeczeństwem, o wszystko się ludzie y, tam kłócą i sądzą. Tylko o wylaną, Izrael jeszcze jest przed. Y, Tak, ale, ale na przykład o wylaną kawę w McDonald's, o której też pewnie kiedyś porozmawiamy. Red Bull został pozwany za to hasło. Ludzie y, pozwali Red Bull'a, dlatego że nie dodał im skrzydeł. To mi się, może się wydawać śmieszne. Oczywiście nie chodziło o to, że skrzydła im nie urosły, ale o to, że. Uznali to hasło za mylące. Ktoś, kto pił Red Bulla przez dłuższy czas, powiedział, że nie czuje żadnego rodzaju wzmocnienia, żadnego rodzaju poprawy swojego samopoczucia i że nie ma dowodów naukowych na to, że rzeczywiście ten Red Bull tak działa. I złożono tak zwany pozew zbiorowy. To jest bardzo ciekawe, ciekawa konstrukcja, której w Polsce długo nie było, teraz już jest. Ale czyli... też nie działa super dobrze. O tym też musimy pogadać, tak? Ale powiedzmy, na czym polega pozew zbiorowy, prawda? To jest sytuacja, w której duża grupa ludzi może pozwać jeden podmiot, jeżeli ich to roszczenie, żądanie ma tę samą podstawę. Na przykład w Polsce przez wiele, wiele lat takiej możliwości nie było, ale teraz już jest. Nie we wszystkich sprawach, na przykład w sprawach konsumenckich mogłaby być. No, były pomysły i chyba nawet realizowane, jeśli chodzi o tak zwane sprawy frankowe. Tak. Natomiast to mogłaby być w jakimś zakresie sprawa konsumencka. Natomiast tego typu pozwy są, mogą być zabójcze dla firm, no bo jeżeli kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, a nieraz kilkadziesiąt tysięcy ludzi pozwie jedną firmę, to będziemy mieli tutaj problem. Tutaj tak rzeczywiście było, gdyby nawet... każda jeśli ta firma to przegra. Z, w każdej z tych osób, gdyby trzeba było zapłacić yy, chociaż parę dolarów jako rekompensatę za kupioną puszkę, to byłoby bardzo dużo. Czy uważacie, o tym powiemy na końcu, że firma Red Bull powinna przegrać czy wygrać ten proces? Czy... Powiedzenie, że Red Bull doda ci skrzydeł, może być mylące, może być wprowadzające w błąd. Nie dlatego, że skrzydła nie rosną, ale dlatego, że ktoś nie czuje, że po wypiciu ma więcej energii. Odpowiedzcie w komentarzach, a na samym końcu naszego programu, jak zawsze, przedstawimy Wam rozwiązanie. No dobra, cytuj Marcin. Cytuję, cytuję, cytuję yy, kolegę Bosaka na samym początku, który, jak powiedziałem, na Twitterze, obecnie platformie X, przedstawił ostatnio taką oto myśl. Dokładnie 31 maja napisał tak: "Obecna forma demokracji się wyczerpała. Jest ona reliktem ustrojowych trendów sprzed 100 lat i i tutaj dał metaforę zarządczą firmy, że gdyby jakaś firma była tak zarządzana jak Polska, to by upadła. Nie? To był pierwszy taki cytat. Z ostatnim czyli... zdaniem, muszę się zgodzić. <noise> no dobra. Natomiast dzień później zacytował, może nie zacytował, ale skomentował taki film, który pokazywał interwencję jakichś służb mundurowych w Maroko, pisząc tak, w Maroko jest porządek, bo król ale Mohammed jest. szósty. Trzyma pod kontrolą resorty siłowe i dba o porządek, podobnie jak dbali jego ojciec i dziadek. No i ja się zacząłem zastanawiać, skąd nagle ta miłość do monarchii u Krzysztofa Bosaka i zrobiłem taką analizę, cofnąłem się w A to czasie. A ja ci mogę od razu podpowiedzieć trochę. To dawaj. Bo gdzieś w tle jest takie słowo, które ma tak periodatywny wydźwięk, że yy, nawet bardzo ortodoksyjnie nastawieni do konfliktu i budowania sprzeczności politycy tego uży... jakby. Myślę, żeby bali się go używać, bo to w tle gdzieś jest również słowo dyktatura. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Oczywiście monarchia nie musi być dyktaturą. Ja ci też dam przykład. Natomiast jest jedynowładztwem, czyli jest sytuacją, która no różni się od na przykład podziału władz. Bo tak jeżeli jest. jest jedynowładztwo, no to władzę ktoś ma w jednym ręku. Ja no jak, myślę, jak duża, gdzie jest różnica pomiędzy systemem prezydenckim a... Na przykład, gdzie, są kon, gdzie jest kontrola albo gdzie kontroli nie ma. Natomiast ja, tak jak mówię, zacząłem się tym interesować, ponieważ za... to było dla mnie interesujące, jak partia no tak jak mówię, która ma dosyć duże poparcie, jak sądzę także wśród naszych widzów, bo to nieraz widzę w komentarzach, w jaki sposób tam się pracuje ta myśl. To znaczy dlaczego ta monarchia miała być lepsza? I trochę cofnąłem się w czasie i stwierdziłem, że między innymi w 2015 roku, to jest oczywiście żartobliwa sonda, ale na Twitterze można było robić takie sądy, gdzie Krzysztof Bosak zapytał, czy ludzie chcą zastąpić demokrację monarchią, i wyszło mu, że chcą. Akurat jego y, obserwatorzy chcą zastąpić. A w 2013 roku napisał coś takiego, że demokracja to tylko emocje. I tutaj cytat: merytorycznie bardziej sensowna jest monarchia, cezaryzm arystokracja. Czyli jakieś takie ciągoty tu widać. No ale jeśli ktoś 11 lat y, stoi y, twardo murem ze swoimi ideami, to świadczy o pewnej stabilności. No to, w już, zakresie. Jest, to już jest 11, 11 lat. Natomiast najbardziej mi się spodobał taki cytat z tego mojego researchu. Ciekawe, mianowicie... bo Krzysztof Włosak ciągle wydaje się taki młody. Może jest tak jak Tom Cruise, po prostu. Tak. Który, że on jest wampirem po prostu. Przez 30 lat wygląda tak samo. Natomiast słuchaj, to jest ciekawe, bo w 2017 roku, docenia, jaki research zrobiłem. No nie, ja je jestem wiem. pod wrażeniem. No na właśnie, Baksa. właśnie. Słuchaj. Ile musiałeś tego Twittera skrolać? Tak, ale to jest, jest łatwo. Tam masz taką, wiesz, lubkę i szukasz tylko u Bosaka. I teraz słuchaj, w 2017 roku Krzysztof Bosak poszedł oglądać nową wersję króla Artura. Nie wiem, czy do kina, może gdzieś indziej oglądną. Wiadomo, historia o królu znowu, prawda, o wierności, o bohaterstwie. I tam napisał taką Recenzję zachęcał w ogóle wszystkich, to, to było fajne, bo napisał zachęcam wszystkich młodych konserwatystów, żeby zobaczyć króla Artura, i tam napisał coś takiego. Podoba mi się pozytywne pokazanie monarchii, i to na kilku poziomach. Uważaj, jako ustroju sprawiedliwego, jako ustroju opartego na braterskich relacjach wojowników, wreszcie jako ustroju, uwaga, naturalnego, który przy wsparciu opatrzności można ustanowić niejako z niczego. Czyli zobacz, jakie tutaj masz analizę, że to jest dobry ustrój, w sensie jest mądry, sprawiedliwy, jest braterstwo w nim wojowników. No, nie wojowniczek, bo wiadomo, to Krzysztof Bosak mówi o wojownikach. Jest to ustroj naturalny. To jest bardzo ciekawe. Co rozumie yy, lider Konfederacji, mówiąc, że monarchia jest naturalna, co by sugerowało, że demokracja jest nienaturalna, prawda? I jeszcze, że można by było przy wsparciu opatrzności, czyli jakiejś interwencji Bożej, jak rozumiem, ustanowić ją z niczego. Czyli, no nie wiem, jednak jakiś przewrót chyba albo rewolucja, no bo to by musiało tak wyglądać. Jak ty to czytasz, Bogusiu? Czytam to tak, że Krzysztof Bosak. Yy... No Bez wątpienia pewne wartości stojące mm, za tym myśleniem są również mi bliskie, jak na przykład braterstwo wojowników. To jest taka bardzo w sporcie tak, ważna sprawa, nie? Tak. Oczywiście, Ciężko tak, by mi było z tym polemizować, ale wydaje mi się, że wiesz, no, całkiem serio i trochę pół serio, no, trafia to na podatny grunt na pewno, nie dziwi ten wynik wyborów bo ja szczerze mówiąc nie jestem konfederatem, ale gdyby niepewne moim zdaniem takie błędy strategiczne, to to jest ugrupowanie, które by sobie dużo lepiej radziło i dużą część tego tortu by miało, bo e, no, ja również chyba się muszę zgodzić z tym, że tak z biegiem lat, ja wiesz, jesteśmy z tego pokolenia, 89. rok, później lata 90., tak. mówiliśmy to o sędziach, o, o wielu jakby instytucjach krajów demokratycznych, nie wiem, wychowaliśmy się na Ronaldzie Reganie i pewnych takich ikonach, Margaret Thatcher i, i kilku innych osobach, które naszym zdaniem w tamtych czasach jawiły się jako tacy liderzy nowoczesnego świata. No i bez wątpienia na przestrzeni tych ostatnich 20 lat to już tak optymistycznie i dobrze nie wygląda. I tak. gdzieś ten liberalizm i wszystkie te systemy demokratyczne mm, no jakoś tak na pewno kuleją. I to, co się chociażby dzieje teraz w Europie, czy mm. już w, w ostatnich wyborach, w, znaczy nie w tych wcześniejszych, ale w tych wyborach, które wygrał Donald Trump. Nie wiem, czy wiesz, na przykład w Holandii konserwatyści wygrali wybory. Mm. Przecież o tym? Tak, tak. To jest ruch, który idzie przez całą Europę tak naprawdę. Nie? No, tak. no patrz. Czyli jak, jeśli u podstaw demokracji leży wola ludu, no to, to pomimo różnego rodzaju mechanizmów, które cały ten świat Powiedzmy, z liberalny skrajnie liberalny miał do dyspozycji, nie udało się powstrzymać pewnej. No, no wiesz, takiego... z, tym, z tym jest problem taki ja sobie to, kiedyś tak, takie zdanie, z którego byłem bardzo zadowolony, wymyśliłem, że tego typu rządy, takie rządy populistyczne, niestety te partie, które wygrywają partie prawicowe są często populistyczne, one wynoszą lud na ołtarz, ale później składają go w ofierze. Nie? I to jest tak, że najpierw uzyskują tę władzę, a później właśnie mówią, słuchajcie, a może by tak z niczego w demokrację zamienić wiadomości? No, wiesz, władzę. Hitler też wygrał w demokratycznej no, tak, oczywiście nie będziemy tutaj od razu na samym początku używać argumentu nad Hitlerum, ale wiesz co, ja mam jeszcze jedną interpretację, bo to jest ciekawe, właśnie co mówisz. Dlaczego te, te myśli padają na podatny grunt? No bo słuchaj, to jest dobry wynik, no nie ma co mówić, prawda? 14% to jest bardzo dobry wynik. I teraz, ja, wiesz, czym ja to też wiążę? Wiąże to tak trochę bardziej psychologicznie. Mamy mnóstwo tych raportów, które pokazują, że młodzi ludzie, bo młodzi ludzie głosują na Konfederację. I to się okazuje, że kobiety także głosują. Tak? Okazuje się, że więcej kobiet chyba głosuje w ogóle na Konfederację niż na Lewicę, co jest dosyć zaskakujące, bo to jest jednak taka męska partia. Nie? Nie? Jest dużo raportów wśród młodych ludzi pokazujących, że oni że nie mają. Że to jest poczucia... partia, która nie chwali się feminizmem, o tak powiedzmy. <laughs> Taki nienachalny feminizm. Tak, tak. Podoba mi się to. Wracam do mojej myśli, że jest wiele raportów, analiz pokazujących, że młodzi ludzie nie mają poczucia sprawczości. Że nie mają poczucia, że mają wpływ na coś. Ja o tym parę razy już mówiłem, nawet może u nas, że ja na przykład uważam, że oglądanie sportu walki, na przykład tego Fame MMA przez młodych ludzi, to jest jakiś taki substytut, że oni widzą, tak że tam tak. wiesz, ktoś jest sprawczy, im się to podoba. I teraz zobacz. Demokracja to są trochę flaki z oleje, nie? bo gadają, debatują, trzeba uzgadniać, docierać. Natomiast król to jest król. Nie? Król przychodzi. Ja zresztą mam taką wizję Aleksandra Macedońskiego, który tam wiesz, wszyscy się głowią, jak rozplątać. On przychodzi, ciach, jest załatwione. I w tym jest jakaś taka. Pokusa podziwu, nie? już kurde, to jest. Ale dlaczego? Gość, nie? Nawet nie pokusa, no to jest gość. No. No, ale... Wiesz, oczywiście tak moim zdaniem to pytanie się sprowadza do ryzyka. Zresztą on gdzieś nawet to tam napisał, przy odrobinie szczęścia czy czegoś. Ja dam ci przykład takiego kraju, na przykład w Afryce Rwanda się nazywa. Tak. To jest taka skrajna dyktatura. I, ale to jest najczystszy i tak najsensowniej gospodarczo zarządzany kraj w Afryce. Mhm. Nawet ulice są czyste, co w Afryce tak. jest jakby bardzo trudne. Ale co więcej, to jest kraj taki uznawany chociażby przez kraje Unii Europejskiej jako taki wzorcowy i przykładny. Tak. I nagle te wszystkie wartości, wiesz, i jesteś w takiej Afryce w innym kraju i wiarygodność tych wszystkich ludzi głoszących wszystkie te idee liberalne i demokratyczne, w takiej Afryce jest zerowa. Tak. Bo tylko dlatego wiesz, że. No i teraz doszło, moim zdaniem, do takiego kompletnego zaniku i utraty wiary i zaufania. I to z tego wynika. I ta demokracja bud pracowała na to zaufanie, że jest może nie systemem doskonałym, ale najlepszym. Właśnie ludzie, Margareta czy Ronald Reagan, zresztą można by wielu tak. przywoływać, pewne ikony jakby tych systemów i krajów demokratycznych pozwoliły masom uwierzyć. Wydawało się w, dużej, w dużym, że to tak naprawdę w końcu żyjemy w świecie, który jest stabilny i to jest to, to, co sobie ludzkość wybrała, cywilizowana po tych całych setkach lat czy tam nawet tysiącleci różnych przygód i zawirowań. A tymczasem przekręciliśmy gdzieś tą wajchę ten w lewą stronę na tyle mocno, że ludzie jednak powiedzieli, że nawet jeśli jest tak, że zostaną złożeni na ołtarzu, to wolą jednak jakieś tradycyjne wartości, które dają im poczucie tego, że ten świat jest dla nich po prostu bardziej zrozumiały. No nawet to, co mówimy o prawie no i o pewnym poziomie świadomości. Wydaje mi się, że ten element zrozumienia jest bardzo istotny w tym, że to są hasła, które łatwo zrozumieć i jeszcze do tego na wyczucie silna osobowość, która rozwiązuje cały problem i za wielką łamigłówkę wydającą się nie do rozwiązania jednym uderzeniem miecza, no, no, ja go nie lubisz? No. No, właśnie widzisz, ja, ja, ja specjalnie powiedziałem o pokusie podziwiu, ja, ja, wiesz, to jest takie, taki atawizm jest człowieku. Kurde, to jest mocny gość, przyszedł załatwiać. Ale zobacz, jest jeden problem, moim zdaniem, którego ludzie nie dostrzegają trochę w tej historii o Aleksandrze Macedońskim, że jak on to ciachnął, to Talina już się do niczego nie nadawała. Nie? I, to, I to jest problem, który, to jest problem, moim zdaniem, kluczowy pomiędzy demokracją a, a monarchią. Demokracja jest taka uciążliwa, wolniejsza, nie taka spektakularna, ale mam wrażenie, że jak rozwiązuje problemy, to rozwiązuje je tak, żeby wielkich szkód nie przynosić. I teraz, nawet jak przychodzi ten Aleksander i on to przecina, i to się wydaje, nam się wydaje, że to jest takie fantastyczne, to tak jak mówię, on wyrządza szkodę, która nie jest do naprawienia. I fajnie, żebyśmy dzisiaj trochę pogadali. No tak, Maciej, ale ja nie jestem jest. ani filozofem, ani specjalnie nauk wielkich społecznych nie studiowałem, tyle co naprawię później w jakichś hmm. innych szkołach. Nie? Czy to nie jest trochę tak, że. Yy, gdzieś ten efekt na końcu się liczy. No. I, I czy to nie, o nie, już wiem właściwie, no. ja już dokładnie wiem, co chciałem powiedzieć. Czy to jest jednak rozróżnienie pomiędzy monarchią oświeconą a monarchią no. absolutną i wrzucanie tego do jednego worka tej monarchii absolutnej, dyktatury, tyranii, jakkolwiek jej nazwiemy, nawet w pozytywnym, z pozytywnym efektem. Rwanda przykładowo tak. jest takim krajem właśnie, jak mówię. A jest, i są takie systemy mieszane i pojęcie monarchii oświeconej, która jakby dopuszcza tę wolę ludu i pewne standardy demokratyczne. Z całą pewnością, wiesz, nie, nie chcemy wrzucać wszystkiego do jednego worka, bo jak popatrzysz... Bo o co my walczymy w tej demokracji? Nie, nie, no, no właśnie, do, zaraz do tego chcę przejść. Chcę tylko powiedzieć, że my nie wrzucamy do jednego worka wszystkich monarchii nie mówimy że monarchia to dyktatura, bo historycznie mieliśmy monarchie, które były pod kontrolą parlamentów przecież, prawda? I, i, i żyły w jakiejś takiej relacji, która była połączeniem systemu jakichś, prezydenckiego. Tak, kontroli demokratycznej. Tak. Natomiast ja bym chciał kilka słów na ten temat powiedzieć, bo, bo to w pewnym sensie jest zadziwiające, że wiesz, w trudnym świecie, w którym jest tyle problemów do rozwiązania, właśnie ludzie jednak za tą demokracją. Jednak są, mimo że pojawia się taka pokusa, żeby wybrać, no właśnie, króla, czyli jedynowładcę, i teraz chcę zidentyfikować, jakie mogą być tutaj nadzieje w tym powiązane. Nie? Znaczy, wydaje mi się, że to jest po pierwsze, jest to tęsknota za wartościami, o tym mówisz. Zobacz, na, na monarchię brytyjską, ona nie ma żadnej władzy, ale ta tradycja, tradycja. Nie? ten cały wiesz, obraz, te, te wszystkie stroje i tak dalej, to jest jednak ciągłość. Ja myślę, że to jest jeden z elementów, który tutaj jest bardzo ważny. Drugi element jest taki, Wiesz, jedynowładztwo jest trochę łatwiejsze do obróbki, no bo masz właśnie jednego człowieka, który podejmuje decyzje, i my wiemy to, mówię my, jako ludzie, którzy zajmują się demokracją, że są takie sytuacje, że musisz scentralizować władzę. No, na przykład jak mamy stany wyjątkowe, prawda? Nawet w demokracji, w naszej konstytucji mamy sytuację, że jest, może być stan wyjątkowy albo stan, stan wojenny ogłoszony, czyli sytuacja zagrożenia klęską żywiołową, wojną, no i wtedy my nie będziemy gadać i dyskutować. Ja kiedyś zrobiłem swoim studentom, może Ci o tym mówiłem, taką. Akcję, kiedy chciałem im pokazać różnicę pomiędzy takim jedynowładztwem i takim rozdzielonym, rozdzieloną decyzją, jest w Mrocznym Rycerzu taka scena, jak Joker robi ten swój słynny taki eksperyment. Nie wiem, czy to pamiętasz. Jak dwie, ja dwie chyba takie... nie widziałem w ogóle tego filmu. Jest taka sytuacja, że dwie barki wypływają takie wielkie z ludźmi na, na zatokę nie? w mieście. I Joker wyłącza nagle prąd w każdej z nich. W jednej są najlepsi obywatele danego miasta, a w drugiej są największe zakapiory. Wszyscy po prostu, wiesz, z więzienia ludzie, by, którzy, którzy zostali tam transmutowani. I robi eksperyment. Mówi tak. Każda z barek jest podminowana, a zapalniki są w przeciwległych barkach. Czyli dobrze obywatele mogą nacisnąć, żeby wysadzić zbrodniarzy, a zbrodniarze mogą nacisnąć, żeby wysadzić dobrych obywateli. I Joker mówi tak. Zdecydujcie... Kto ma kogo wysadzić, a jeżeli nie zdecydujecie i nikogo nie wysadzicie, to ja wysadzę obydwie za 10 minut. I to jest fantastyczne, bo nagle się okazuje, że co robią dobrze obywatele. To jest maksymalne zagrożenie. Zaraz mogą zginąć. Co robią? Zaczynają głosować. Róż kartki wyciągają, ile głosów za, ile. Za. Wiesz, w każdej chwili mogą wylecieć w powietrze. Na dole są jakieś tam beczki z, z czymś, co jest w ogóle strasznie niebezpieczne, ale głos czyli demokracja w najlepszej odsłonie pokazana, głosują, i ktoś tam mówi, liczy te głosy i mówi. Wynik głosowania to 140 przeciwko 396 za. No, czyli wynika z tego, że zdecydowali, żeby wysadzić. A teraz jest rzut na tą drugą barkę. Siedzą sobie tam ci, wiesz, zbrodniarze i w ogóle nikt nie wie, co robić. Policja ich trzyma, i nagle wychodzi taki czarnoskóry więzień, wielki, kurde 2 metry 10 do, do strażnika, który trzyma ten zapalnik. Podchodzi. jedynowładca, nie? podchodzi, bierze ten zapalnik i wyrzuca go przez okno. I to jest fantastyczny bo wiesz, no to tak. naprawdę mocna scena, ale pokazująca w tym wszystkim inny sposób podejmowania decyzji. I jak na to popatrzysz. No sam widzisz. To, no dobra, ale zobacz, jak no I teraz jaka dziwisz się młodym ludziom, że woleliby mieć kogoś, kto ma tą siłę sprawczą, niż głosować na ludzi, którzy. Mówią jedno i robią drugie. No Tak, ale zobacz, to jest sytuacja zagrożenia, w której to jest sytuacja stanu wyjątkowego. I tutaj ta demokracja jest głupia, ta barka demokratyczna jest głupia, dlatego że oni podejmują decyzję zupełnie nieadekwatną. Tutaj powinno być jedno władztwo. Ale chcę pogadać chwilę o tym, bo moim zdaniem, że demokracja wymaga obrony, dlaczego my ją mamy w ogóle? To jest bardzo ciekawe, że filozofowie, którzy ją próbowali uzasadniać, pokazali atrakcyjność demokracji jako lepszego systemu przetwarzania informacji. To znaczy, sytuacja jest taka, że jak masz jedyno władztwo, to informacja musi dotrzeć do kogoś, kto mają podjąć decyzję i on musi wydać decyzję i ta informacja musi dotrzeć z powrotem. Czyli jeżeli masz króla kiedyś, no to żeby on wydał rozkazy, to te rozkazy muszą przejść przez ilość ludzi i dojść gdzieś tam na front, tak? Jeżeli masz kogoś, kto ma decydować o kwestiach gospodarczych w centralizowanym państwie, no to to zajmuje czas, zanim informacja dotrze, to jest cybernetyczny problem jak gdyby, nie? No i teraz na przykład Hayek mówił, że demokracja jest lepsza od jedynowładztwa, dlatego że ona jest bardziej zdecentralizowana i ma te swoje Łapki, które wyczuwa informacje bliżej spraw. Czyli na przykład w systemie centralnym ktoś decyduje o cenach, na przykład centralnie, no więc musi mu informacja o popycie dojść i tak no dalej. I tutaj... A tu blisko piekarz, piecze chleb, widzi, ile mu się sprzedało i od razu ma informację zwrotną. Ale to był argument. Ale co, a z tym się, kiedy się pozwolę nie, no. dokładnie nie zgodzić, hmm. bo jednak. Uważam, że życie gospodarcze w każdym z tych systemów może, jakby swoboda gospodarcza może być zapewniona. Tutaj akurat uważam. Chiny są że... takim przykładem, prawda? No więc to, to się zmienia, ale jest jeszcze drugi argument. Ten argument polega na tym, że człowiek, który sam podejmuje decyzję, albo w wąskiej grupie podejmuje decyzję, czyli właśnie taki król. On wpada w tunel poznawczy. To znaczy nikt z nas, każdy z nas ma ograniczoną racjonalność. To znaczy pewne rzeczy wie, pewnych rzeczy nie wie. I masz sytuację taką, w której decyzja jednego człowieka jest bardziej narażona na to, że będzie błędna. Dlatego, że nie ma systemu w konsultacji. Ale, Wiesz, jakby nie... z kwestią ryzyka się nie można nie zgodzić. Ale to, to jest dosyć Kwestie... istotne. To jest Kwestie... dosyć istotne, bo potem... Bardzo. Jedynowładcy, może nie tak drastycznie jak Hitler, ale często kończą tam w tym bunkrze, są bardzo zdziwieni... Że armia ich to jest prawda. słabsza, nie wygrała, nie zwyciężyła. Ja myślę, że Putin jest w takiej sytuacji trochę. To znaczy jako jedynowładca ludzie nie krytykują go, nie dają mu informacji zwrotnej. On nie dostaje pełnego obrazu, bo ludzie się też trochę boją. Jedynowładcy mają niestety tendencję do tego, żeby być otaczanym przez klakierów. To prawda. Nie? Po to, po to, 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 to prawda. był Stańczyk albo Błazen, żeby jednak temu królowi mógł wygarnąć, co jest bardzo ciekawą... Ja myślę, że w ogóle współcześnie, Instytucją. współcześnie takimi Stańczykami są między innymi sędziowie albo, albo dziennikarze, którzy mają krytykować te, tę władzę. Więc wiesz, tutaj ja bym na to spojrzał jednak w taki sposób, że są pewne problemy z tym jedynowładztwem, nawet jeżeli ona jest A nie, to jest, to jest nie? oczywiste. Nie, no, to... No, no, no tak, ale jeżeli tak jest, no to teraz popatrz. Czy to jednak nie jest tak, że państwa sterowane centralnie, one z jakiegoś powodu wyginęły historycznie, ich nie mamy już tak, tak bardzo dużo, demokracja się rozpleniła? Czy to jednak nie jest tak, że ona jest? powolna. Ona jest uciążliwa, ale jednak ostatecznie decyzje, które podejmuje, nie są decyzjami, które powodują, nie wiem, śmierć ludzi, głębokie nieszczęścia. No wiesz, niestety jest tak, że masz dwa wielkie państwa w XX wieku, czyli nazistowskie Niemcy i komunistyczną Rosję, które są oparte na jednowładztwie. Oczywiście to nie jest monarchia, ale pokazuje skupienie władzy, no które nie dają rady. No historycznie też monarchie upadają jednak. Nie mamy jakiejś, wiesz, renesansu monarchii teraz, tylko Zakładamy, że ludzie są równi i mają prawo decydować o tym, o naszym wspólnym życiu. To jest trzeci argument, który bym podał. Demokracja wymaga pokory, tak mi się wydaje. To jeszcze jeden Wiesz, cytat. Na, na pewno dłużej, natomiast tak ile lat Twoim zdaniem realnie, no powiedzmy te traktaty europejskie? Nie wiem, Stany Zjednoczone może wcześniej, chyba to jednak 200 Ale, ale co lat... chcesz powiedzieć, że historycznie dłużej Ta. była monarchia niż, no niż, tak. niż, niż no to demokracja? Chyba no. Stany Zjednoczone to był jednak pierwszy kraj, który tam w tym XIX wieku yy, od czasu uchwalenia Konstytucji Amerykańskiej, która była pierwsza mniej więcej w tych tak. demokratycznych, w naszym rozumieniu tego słowa, znaczeniu standardach funkcjonował. A tak naprawdę Europa, no to zaczęło się dosypać w okresie międzywojennym. Mhm. E, różne były losy, więc my mówimy w kontekście historycznym o kilkudziesięciu latach. No, oczywiście, no można I Mamy ten kryzys już. No, no, no mamy kryzys. Demokracja... Zgodzi się, że mamy kryzys. Nie, mamy, ale. Wiesz, być może jest tak, że demokracja jest permanentnym kryzysem, z którego wychodzimy, tak? I, I dlatego, że jest kryzysem, nie pozwala na jakieś nagłe ruchy. No, wiesz, trzeba też powiedzieć, że oczywiście całkiem inna demokracja, no, ma swoje źródła historyczne i, i starożytne, prawda? Ona całkiem była inna. Niewiele tam osób tworzyło ten demos, ale yy, yy, wiesz, co do, co do kwestii, yy, co do kwestii, jak gdyby tego, tego kryzysu demokracji. Jest jeszcze taka jedna rzecz, o której piszą ludzie, którzy zajmują się władzą. Także jest współcześnie w świecie żądanie szybkiej zmiany. Jak widzisz zło, to chcesz, żeby ta zmiana natychmiast nastąpiła. Na przykład to jest widoczne wśród lewicy. Także jak jest dysk dyskryminacja, jakakolwiek dyskryminacja, nagle wszystko ma zniknąć. Nie ma być zmiana powolna jest jak gdyby pochwałą status quo. Chcą ludzie dynamizmu, znowu, chcą szybkiej zmiany. Tak, nie? Tak, tak. A są tacy analitycy, którzy mówią, że demokracja daje zmianę. Powolną, inkrementalną, gradualną, bo musisz się dogadać. I teraz zobacz, ktoś może powiedzieć, jak tak powoli zmieniacie, to źle zmieniacie. A oni mówią nie, nie, nie bo jak zmieniacie powoli, to macie szansę na korektę. To trochę tak jakbyś samochodem, ja, zamiast ja delikatnie się zgadzam, skręcić, że nagle zrobił wielki. Że wyrok, w kontekście nie? bezpieczeństwa, ale jednak y, jestem ostatni, tak od strony powiedzmy, prawnej i społecznej, ideologicznej, żeby mówić, że demokracja u swoich podstaw jest systemem ułomnym, ale jednak z jakiegoś powodu może ludzie po prostu nie, do niej nie dorośli. No wiesz... I może jest tak, że te czasy, które teraz nastały, chociażby z racji właśnie przepływu informacji, większego dostępu do wiedzy, większej świadomości fake newsów, czyli pójścia w kierunku negatywnego wyboru, one spowodowały, że społecznie po prostu my yy, nie dorastamy i ten wynik Konfederacji jest takim wołaniem o... Powrót lub nastanie czasu, które są zrozumiałe, reguły gry są jasne, jest pewna ciągłość, przecież my się ciągle odbijamy od ściany do ściany. To, i... to, to, to myślę, że masz rację. Myślę, że masz rację na pewno co do tego, że ludzie są zmęczeni chaosem. Jest, jest, Mnie mi się podoba, też chyba kiedyś o tym tutaj już mówiłem, jest taka analiza, która pokazuje, że Ryzyko autorytaryzmu się zwiększa, kiedy ludzie mają chaos w życiu, nie? na przykład gospodarczy, o, ideowy i tak dalej. I wtedy potrzebują prostych rozwiązań i dlatego lubią wtedy Aleksandra Macedońskiego. Problem jest tylko taki, że to nie zawsze pomaga, no bo wtedy ktoś przychodzi i zaprowadza porządek. Dodajesz przykład Rwandy na przykład, ale często to jest porządek polegający na tym, że ktoś jest zbrany. Przepraszam za przysłowiowy pysk, no prawda? Tak. No tak, jedziesz... ten sam przykład. No Maroko, tak, jak jedziesz do, nie wiem, Maroko to... jest taką mekką w sensie isla, świata islamu, mekką w, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli takim... Wiesz, ja byłem w samolocie, to, to jest, żebyś wiedział, bardzo ciekawe, bo ja lubię Marrakesz szczególnie. Tak. Nie było to tak dawno temu, z Paryża do Marrakeszu. I słuchaj, leciałem z Francuzami, głównie byli sami Francuzi, tak. zaczęliśmy rozmawiać którzy latają do Marrakeszu na weekend lub na wakacje, bo tam się czują bezpieczniej i lepiej. Tak. Nie, to ja wielokrotnie słyszałem o Zjednoczonych Emiratach Arabskich taką opinię, że no może to jest... No bo... To w pewnym sensie jest model monarchii, prawda? Ale tam jest bezpiecznie, nie? jest silne państwo. Oczywiście, jak ktoś tylko zadrze z tym państwem, to już go tak bardzo nie lubi, prawda? Natomiast rzeczywiście porządek jest. Wiesz, co jest jeszcze ta kwestia tej pokory, bo jeszcze żeby nie tylko czepiać się pana Bosaka, tu mi się spodobał jeszcze jeden taki cytat z, z... No zgodzisz się, pana Marcin, Mencena. Z taką, że, hmm? przepraszam, tak. z taką tezą, że taki oświecony, dobry to ryzyko o którym mówimy, bo wydaje mi się, że mamy konsensus, to jest ryzyko ludzkie, a nie ryzyko systemowe. Taki dobry, oświecony monarcha, który wprowadza demokratyczne standardy i reguły gry, szlam, uchwala sobie rząd i ministrów, którzy w ramach mhm. y, jakiejś y, konstytucji, powiedzmy, funkcjonują, jest lepszym rozwiązaniem i pewna ciągłość władzy i przewidywalność niż... Odbijanie się od ściany do ściany i rozgrywki polityczne no, na obietnice, wiesz, które, myślę, że, tutaj, myślę, które że tutaj się... są nastawione na sukces wyborczy, a nie na dobro kraju. To, to, to jest dobry argument w tym sensie, że ja myślę, że kiedy Bosak mówi o tym, że demokracja to są emocje tylko, to ma na myśli populizm, że trzeba się przypodobywać tym e, e, wyborcom, a tutaj można by było prowadzić merytokratyczną tak. decyzję. Natomiast wiesz, co ja chyba nie mogę się zgodzić z tym, że systemowo to jest lepsze rozwiązanie. A ja, ono... ja tego nie powiedziałem. Yy, Ale że problem, to głównym elementem tego ryzyka jest element, Ludzki. No tak, ale ja właśnie chyba chciałbym powiedzieć, że w pewnym sensie to ryzyko jest zaszyte w systemie. No za jest. Tak. zgadzamy. czy później statystycznie w, musi być. W, w tym sensie, Ej, że tam tak. jest po prostu scentralizowana jed... władza. Tak. prędzej no ma... czy później wiek... by się skończy Przecież szybciej terastrofa. popełni błąd. Tak. Właśnie z tak. tych powodów, tych systemowych kwestii, informacyjnych, tak, tak. Ścierania, się, ścierania się zagadnień. Natomiast. Ale może to jest wołanie o mocny system prezydencki. Może tak. Może jest to jednak wołanie o zreformowanie tego, żebyśmy mieli demokrację w stylu liberum veto, prawda? i takie działania się podejmuje prawda jak są, wiesz progi wyborcze żeby nie było rozczłonkowania bo partii. Również zgodzisz że... się, że doszliśmy chociażby w Polsce do punktu, w którym proces podejmowania decyzji nie istnieje. Nie, no wiesz, polski system jest w ogóle jakby naładowany impotencją, nie? władzy, dlatego że on został, on jest taki to jest taki nie, jest on jest na, Ani nie jest on dokładnie parlamentarny, on jest przystosowany ani na jednopartyjność, nie. jeśli chodzi o urząd prezydenta i większość w parlamencie i to wtedy ten system działa tylko i wyłącznie. Tak, chciałem jeszcze yy, Mencena zacytować, bo to jest też ciekawe, on w czasach pandemii powiedział coś takiego powiedział coś takiego. Fakt, że dwóch meneli może przegłosować naukowca staje się jednak zaletą demokracji. <laughs> Czyli to jakby ta myśl została zobacz, to jest bardzo, to jest ciekawa myśl, ona idzie jakby w poprzek trochę tego, o czym mówiłeś, czy o, trochę tego, o czym mówi Bosak, bo tak, z jednej strony ktoś, kto lubi monarchię mówi tak. Nie, tam to jest argument jest, za po prostu. No dobra, ale to, to, tam jest mądrość, tam jest merytokracja, tam są ludzie, którzy wyznają się na czymś, no a tutaj akurat w przypadku COVID-u, no jakby Konfederacja mówi, nie, to było bez sensu, tutaj merytokracja chciała nas oszukać, lekarze chcieli nas oszukać, więc dobrze, że menele, czyli trochę pogardliwe jednak sformułowanie na ludzi będących w demokracji, że tutaj demokracja ma siłę. Ja myślę, że to paradoksalnie jest rzeczywiście pochwała demokracji, bo ona pokazuje tę no potrzebę pokoju. że z ale, każdym musisz gadać, każdy ma ten jeden głos. Ja dam ci taki przykład instytucji, o której wszyscy się uczyli, to pewnie jeszcze wykładałeś, ale uczyliśmy się w szkole i to już pewnie w podstawówce nawet była instytucja Cenzusu na przykład majątkowego czy tak. cenzusu edukacji, jeśli chodzi o dostęp do władzy, czy do pewnych, która zniknęła zupełnie. Jednak jakby demokracja wyrosła w społeczeństwach, które uznawały, że są ludzie, którzy są lepiej przystosowani i przygotowani do tego, żeby tą władzę sprawować, chociażby z takiego powodu, że są na tyle zamożni, że nie można ich przekupić. Tak. No, na pewno to jest jakiś, jakiś element, no, ale mamy inne metody planowania ja da, daje... tego teraz. I, natomiast ja, ja rozumiem, rozumiem tę nostalgię. Wiesz, co, jak to ładnie się mówi? Myślę, że musimy się zgodzić, że się nie zgadzamy co do czegoś. I ja myślę, że to, co było moim celem, to jest tylko pokazanie, że po pierwsze, ten spór jest żywy, i to oczywiście ja nie chcę go ośmieszać. To nie jest o to, nie o to chodzi, żebyśmy mieli króla i żeby nim był Janusz Wąsaty I, prawda? Tylko chodzi o to, że to jest jakaś rzeczywiście to jest sygnał, że demokracja jest w kryzysie. Sygnał, że potrzebujemy być może silniejszej władzy i scentralizowanej, ale jednocześnie chciałem też dzisiaj pokazać, że, że no demokracja nie jest przypadkiem, że ona ma w sobie zaszyte mechanizmy, no, które są bardzo mądre. Ale to się zgadzamy. Muszę tak. ci przelać, bo mnie jakby oświeciło. Wiesz, że wydaje mi się, że to nie chodzi, jakby o demokrację. Po prostu ta demokracja. Przez te wszystkie skrajnie lewicowe, liberalne idee, jakby skręciła też mocno. To nie jest ta sama demokracja, z którą myśmy się zderzyli jako nastoletni chłopcy i ze zmianami systemowymi i z tym, co się działo na świecie. Mhm. Dziś jesteśmy gdzieś dużo bardziej tak, powiedzmy, po tej stronie skrajnie liberalnej i chyba bardziej to. A to jest utożsamiane, jakby z demokracją, tak? No, Niby no. jest tak, że walczyliśmy o wolność jednostki, wolność słowa. I wszystkie wolności, które były u podstaw jakby tych pierwszych konstytucji, systemów tak. demokratycznych. A z drugiej strony, sami żyjemy w świecie monitoringu, szuka wszystkiego. Boguś, i tak to dalej. to jest bardzo, bardzo ciekawa myśl. Ale pytanie jest takie, czy to nie jest tak trochę, bo to, to, jest, to jest bardzo ciekawe, że na przykład Polska, w roku 89, no, zachłysnęła się demokracją i liberalizmem, no bo, jak to niektórzy mówią, byliśmy w takiej traumie posttotalitarnej, no i to było. Nowe. Ale patrz, jak szybko powstało, hasło Balcerowicz musi odejść. Wszystko, co facet zrobił, tak. to uwolnił de facto złotówkę od... i powiedział jest rynek, który powinien decydować. Tak. Ale o to mi chodzi, że po 30 latach to, to co było pragnieniem, stało się czymś normalnym. Nie? Demokracja, wolność stało się, stało się czymś jak, jak powietrze i sobie w ogóle nie potrafisz wyobrazić, że tego zabraknie. Problem jest jednak taki, że... Powrót do jedynowładztwa w jakiejkolwiek formule rodzi ze sobą ryzyko, że to jednak wejdziemy na równie pochyłą i wrócimy do sytuacji. Ja nie w której bronię jednowładztwa, Ja bardziej argumentuję hmm. za tym, dlaczego ludzie mogą chcieć po prostu no, tak. e, takiej zmiany, bo szczególnie że my mówimy o pokoleniu, które nie widziało tej demokracji, w którą my znaliśmy. Tak, tak. I Inwokacja dla... i w konstytucji. Nikt o tym nie dyskutował. Było oczywiste tak. dla wszystkich w latach 90., że jesteśmy państwem katolickim, gdzie wartości chrześcijańskie są bardzo ważną częścią tradycji i kultury. Tury i tak. leżą u podstaw tego narodu. Minęło 20 lat i dzisiaj dyskusja potrafi się przetaczać przez tydzień, przez mainstream, czy zdejmowanie krzyży w urzędzie jest dobre, czy złe. No sam w ogóle, że ten problem w ogóle, że to jest temat... Mnie na przykład tak. bulwersuje. Wobec no, ja, ja ja myśl... w latach 90. taką sytuację? Oczywiście. A to było Marcin 20 lat temu. Tak. Dla... Teraz tymi dla... ludźmi byliśmy. Ja, ja, myślę, w z... ja myślę, że masz rację, mówiąc, że tak naprawdę ta nasza dzisiejsza dyskusja jest bardziej diagnozą tych pragnień. To znaczy, skąd się to bierze, zwłaszcza dla młodych ludzi, którzy w ogóle nie pamiętają zamordyzmu. No, w związku z tym chęć, żeby było bardziej centralizowanie, żeby było mocniej, żeby było silniej, w ogóle dla nich się z żadnym ryzykiem nie wiąże. Dla nas jeszcze tak. Nie? Natomiast no, tak jak mówię, sama myślę, dyskusja jest ciekawa. W w tym razie... Ja jestem, bo chciałem się określić, tak. ja jestem i zresztą to przemycam bo bardzo często w wypowiedziach za próbą pewnego, pewnej rewolucji, ewolucji naszego systemu w kierunku mocniejszej władzy prezydenta i szansy na takie nawet z dłuższą kadencją grania bardziej jakby olin i przewidywalnej sytuacji, pewnej ciągłości jakiejś myśli, idei. I, i no szczególnie, że my mamy też, jeśli chodzi o wybory na demokrację, gdzie te wybory przecież to nie są żadne wybory tak, bezpośrednie. Tak, tak. tak. Więc... Nie no, to, czyli, czyli jesteś za modyfikacją demokracji w celu lekkiego centralizowania no, tak. i dania, dania władzy? Ja myślę, że ja jestem za demokracją oświeconą. To A. znaczy, wiesz, za, za taką demokracją, która nie jest oczywiście głupia, emocjonalna. Nie wiem, czy taka w ogóle może istnieć, bo na pewno kwestia właśnie propagandy tych emocji, wiedzy niby szerszej, ale płytkiej, łatwiej pozwala tą demokracją manipulować? Marcin, jak się ciebie słucha, mhm. to też ci powiem, jest taka myśl, że to jest jakby ta myśl tak dalece liberalna, w pewnym sensie wyklucza istnienie, z czym mamy do czynienia tak naprawdę w Polsce, ostatnim takim był Jarosław Kaczyński, liderów. Mhm. A jednak patrz, u podstaw tej demokracji, którą my pamiętamy, stali bardzo silni liderzy. To jest może też jej kryzys, no że teraz ich patrz, nie ma. Patrz, i nie, nie, nie tak. mamy kompletnie liderów. Może to było właśnie to, że ona się nam rozmywa całkowicie Dokładnie. i może najlepszym sposobem byłoby to, że. I wydaje to, mi się, że Krzysztof Bosak w takim systemie, nie wiem, w kraju rządzonym przez Margaret Thatcher w latach 90. czy Ronalda Regana, zresztą kilku innych nawet. Niemcy można było powiedzieć, że przez dobre dekady nawet były krajem, który. Nie raził. Z Francją w, w, tak. w, 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 czasy de Gaulle, jak się skończyły, to tam już troszeczkę się to, to zaczęło sypać. E, no to ciężko byłoby mu formułować takie myśli i do tego jakby zdobywać elektorat. Bo a teraz wszystko, jest łatwiej, bo, a się teraz wszystko jest łatwiej. Zmieniło. bo wszystko się zmieniło. Słuchajcie, napiszcie nam w komentarzach, co sądzicie o tym. Czy silniejszy system prezydencki, zresztą była propozycja Bosaka, żeby kadencja prezydenta była siedmioletnia, to idzie w, idzie, idzie w tym kierunku. Czy może jednak jakaś inna modyfikacja demokracji? Jesteśmy ciekawi, co na ten temat sądzicie. Będziemy kończyć. Tak jest. Rozwiązanie kazusu, czyli czy Red Bull, który mówi, że dodawam wam skrzydeł, kłamał w reklamie i czy ludzie, którzy go pozwali w sporze zbiorowym... Powinni byli wygrać. Tego się nie dowiemy, dlatego że sprawa nie skończyła się wyrokiem, tylko ugodą. No i ugoda, oczywiście, to jest taka sytuacja, że. Czyli zostali wróży... po skrzynce Red Bulla. No, w pewnym sensie tak, ale. Ta skrzynka Red Bulla kosztowała Red Bulla 13 milionów dolarów. Dlatego, że ta ugoda, ugoda oznacza, ta ugoda dotyczyła dwóch pozwów zbiorowych, więc oznaczało to, że z jednej strony Red Bull nie przyznał się do tego, że kłamał, że wprowadzał w błąd przez swoją reklamę. Jeszcze raz podkreślamy, nie co do tego, że urosną wam skrzydła, jak się napijecie, ale że będzie więcej energii, że będzie więcej jakiegoś takiego użycia w Was, więc nie przyznał się, prawdopodobnie to było, zawsze to jest, czy bardzo często to jest elementem ugody, więc nie powiedział, że kłamał, ale jednocześnie nie chciał się ładować w proces bardzo długi, kosztowny, który na końcu mógł go kosztować tak dużo. Ta kwota wynikała z tego, że zdaje się, zdecydował się na przyznanie vouchera każdemu który, na 10 czy 15 dolarów, ale ponieważ tych, tych, którzy go pozwali było tak dużo, zrobiło się z tego... Tam chyba 13. W każdym razie y, okazało się, że pozw zbiorowy był ostatecznie skuteczny, tak? dlatego że jakieś pieniądze udało się wywalczyć. Sprawa interesująca jeszcze raz podkreślamy, w, pozwy zbiorowe w Polsce w sprawach konsumenckich też są możliwe. Oczywiście my nie mamy takiego, takiej kultury litigacyjnej, więc nie sądzę, żeby sądy tutaj y, tak szafowały odszkodowaniami, ale wydaje nam się, że ta sprawa była warta dzisiejszego omówienia. Tak jest. Dziękujemy bardzo w takim razie. Bardzo dziękujemy. I zapraszamy na następny odcinek. Partnerem głównym kanału Zero jest RocketJobs.pl, gdzie wybierasz spośród tysięcy ofert pracy. Od teraz także dla kierowców, gastronomii i ochrony zdrowia. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.